Pieczenie chleba to nasz nowy sport narodowy. Ja dzisiaj z okazji pierwszego odcinka mojego vloga chciałem powitać Was własnoręcznie upieczonym chlebem i solą. Niestety, mój chleb zdecydowanie lepiej wyglądał niż smakował, dlatego zmienię aktualnie swój lektorski głos i zaproszę Was na pierwszy odcinek mojego vloga, niestety bez wspomnianego chleba. Zapraszam! Cześć, mam na imię Krzysztof i mówiłem Wam na początku o tym chlebie, bo nasz dzisiejszy temat jest w sumie związany z branżą gastronomiczną, a konkretnie opowiem Wam o mojej pracy, ale nie aktualnej, tylko o mojej poprzedniej. No i możecie się zdziwić, ale McDonald's nie był moją pierwszą pracą, do której poszedłem zaraz po maturze. W czasie, gdy jeszcze uczyłem się w liceum, pracowałem dorywczo u mojego znajomego, który robi dekoracje weselne. Jeździłem z nim po salach weselnych i robiliśmy jakieś tam wstążki, balony i tak dalej. Ogólnie no całkiem fajna praca, ale uważam, że nie mam jakichś specjalnych zdolności manualnych, dlatego stwierdziłem, że tak w dłuższej perspektywie chciałbym sobie znaleźć coś innego. No i tak po maturze zacząłem szukać pracy. Pierwsze takie ogłoszenie, na które trafiłem, to było, że ktoś szuka człowieka do myjni ręcznej. Pan tam mi powiedział, że zaprasza mnie następnego dnia na taki dzień próbny. Ja pojechałem, no i pokazał mi tam szybko, jak myć te samochody. Zacząłem myć, a on zaczął na mnie krzyczeć. Co ty robisz? Dlaczego ty tak myjesz te samochody? Ja taki spanikowany, nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, co robię źle. Nie wytłumaczył mi, ale powiedziałem mu, że muszę na chwilę pojechać, bo miałem akurat ze sobą rower. Pojechałem i już nie wróciłem, a on myślał, że ja wrócę. No, trudno. No i stwierdziłem, że wiecie, kim zostanę? Ochroniarzem. Wiem, pewnie nie wyobrażacie sobie mnie w roli ochroniarza, ja też sobie siebie nie wyobrażałem, ale potrafię być groźny, zobaczcie sami. Arga tylko ze mną śmieci zbierała, nic więcej! No w każdym razie jako ochroniarz wytrzymałem całe 3 dni i były to najdłuższe 3 dni mojego życia, bo trzeba było stać przez 12 godzin w miejscu i się nie ruszać. Miałem tam tylko kilka takich krótkich przerw po 5 minut. No i pomyślałem sobie, że w sumie czemu by nie iść do McDonald's. Nie wiem w ogóle czemu taka myśl się w mojej głowie pojawiła. W każdym razie stwierdziłem, że napiszę do mojego kolegi Kuby i zapytam go, czy w ogóle warto tam pracować. Napisałem do Kuby i Kuba powiedział mi: tak, idź, ale nie polecam ci iść tam, gdzie jest taki wolno stojący McDonald's, bo będziesz musiał pracować na nocki, tam jest drive i tak dalej, więc po prostu najlepiej idź do galerii. No i tak też zrobiłem, poszedłem do galerii. Ogólnie tam jeszcze wcześniej trzeba zrobić badania w sanepidzie na to, czy możecie mieć kontakt z żywnością, gdyby ktoś z Was się wybierał, ale w wielu przypadkach w takich firmach pracodawca pokryje Wam koszty takich badań. Także o to szczególnie nie musicie się martwić, aczkolwiek zawsze warto o to zapytać. Pracowałem w McDonald's w sumie prawie 3 lata, do pełnych 3 lat zabrakło mi bodajże chyba 2 miesięcy, no i powiem Wam, że to była naprawdę super praca. Pamiętam zwłaszcza swoje początki, kiedy ja byłem taką naprawdę sierotą i za bardzo nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Kolega menadżer kazał mi pozamiatać. No i wiecie, co ja zrobiłem? Wziąłem tą szczotkę, poszedłem zamiatać, wydawało mi się, że potrafię to robić, a on do mnie mówi: a czemu ty zamiatasz sobie pod nogi? A ja tak, a jak? No ja ci pokażę, jak się zamiata. No i słuchajcie, pokazał mi, jak się zamiata i od tamtej pory potrafiłem zamiatać. To, czego jeszcze się nauczyłem z takich domowych obowiązków, to na przykład włączanie pralki, bo w McDonald's wyobraźcie sobie, że robimy też pranie, ale nie pierzemy tam żadnych ubrań, tylko pierzemy mopy i ściereczki, takie, których używa się do czyszczenia blatów i tak dalej. No i tak z biegiem czasu zacząłem coraz bardziej doceniać tę pracę. Atmosfera też była naprawdę super i powiem Wam, że jeżeli atmosfera w pracy jest fajna, to do tej pracy chce Wam się przychodzić. I mi naprawdę cały czas chciało się do tej pracy przychodzić, bo wiedziałem, że jak tam przyjdę, to będzie z kim porozmawiać, będzie z kim się pośmiać, a jednocześnie pracować w takiej naprawdę luźnej atmosferze. Co prawda luźnej, ale też ze zwróceniem uwagi na to, żeby każdy gość szybko dostał swoje zamówienie i wyszedł od nas zadowolony.
Potem po chyba roku pracy dostałem awans na instruktora, czyli to był taki kolejny szczebel w tej naszej hierarchii i to było dla mnie naprawdę takie mega docenienie. Ja do tej pory pamiętam, że byłem wtedy taki radosny i pełen entuzjazmu, że wow, to ja dostałem tego instruktora. I powiem wam szczerze, że ten awans też zasiał we mnie jeszcze większą ambicję do tego, żeby pracować tak, żeby każdy był ze mnie zadowolony, czyli nie na pół gwizdka, tylko dawać z siebie 100%. No i to się opłaciło, bo po jakimś czasie zaproponowano mi awans na menadżera. Ale z pracą w McDonald's łączę też różne inne przygody, jak na przykład to, kiedy zaproponowano mi wyjazd na food trucka, gdzie ludzie ustawiali się do nas w kolejce, a my częstowaliśmy ich jedzeniem. Tam były Big Maci, nuggetsy, frytki i jakaś kola do picia w puszce. Albo zdarzyło mi się też pojechać na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, co prawda nie w charakterze pielgrzyma, ale w charakterze pracownika restauracji McDonald's. I tam pracowałem właśnie w jednej z krakowskich restauracji. Co prawda ten ruch nie był tak wielki, jak wcześniej to sobie wyobrażałem, także nie napracowałem się jakoś szczególnie mocno, a mam naprawdę wspaniałe wspomnienia z tego wyjazdu i chętnie pojechałbym tam jeszcze raz. Ogólnie praca w McDonald's to nie jest lekka praca. Tam człowiek musiał się napracować bez względu na stanowisko. Każdy musi po prostu pracować ramię w ramię, kiedy jest taka potrzeba. Ale powiem wam szczerze, że właśnie taka ciężka praca sprawiła, że ja w pewnym momencie już nie potrafiłem nic nie robić. Nawet kiedy nie mieliśmy ruchu, to ja chodziłem i ściereczką coś tam jeszcze przecierałem, bo nie mogłem stać w miejscu. I do tej pory, kiedy ja na przykład w swojej aktualnej pracy mam po 25 minut przerwy, załóżmy na każdej pętli, to ja już nie wiem, co ze sobą zrobić, bo mi się strasznie nudzi. I gdyby nie to, że chciałem po prostu zrobić coś w kierunku spełnienia swoich marzeń i zostania kierowcą autobusu, to prawdopodobnie pracowałbym tam dalej, bo praca mi się naprawdę mega podobała i dużo mnie nauczyła. W McDonald's poznacie pewnie mnóstwo wspaniałych osób, z którymi będziecie mieli okazję pobawić się na tak zwanych crew party, czyli specjalnych imprezach dla pracowników i menadżerów. No a poza tym często też było tak, że wychodziliśmy prywatnie na jakieś tam imprezki, które sobie sami organizowaliśmy. Z góry uprzedzę, że nie będę odpowiadać na żadne pytania dotyczące produktów dostępnych w McDonald's i ich składu, bo nie jestem osobą kompetentną, żeby się na ten temat wypowiadać. Do tej pory to jest dla mnie bardzo miłe, kiedy pojadę do McDonalda i spotkam starych znajomych, którzy mnie jeszcze poznają i zawsze gdzieś tam zamienimy parę słów. No i tak naprawdę ta praca w Macu zmieniła u mnie wszystko, bo dowiedziałem się, że wcale nie jestem taki beznadziejny, jak mi się na początku wydawało. Wiele nauczyłem się zarówno z tej pracy, jak i od ludzi, których poznałem. Tylko właśnie taka praca na 100% jest w stanie zaprocentować w przyszłości. Tego się trzymam i tego wam życzę, żebyście zawsze dawali z siebie 100% i nie poddawali się. No i tym optymistycznym, jak zwykle, akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za to, że go obejrzeliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Sub, łapka i do zobaczenia za tydzień. Cześć!